Także Ewa do nas przyjedzie dzisiaj, nasza wielka krowa święta. Jak to mówią, że krowie wszystko wolno po ulicy w Indiach chodzić. Ale czy oni w ogóle wierzyli w Jezusa Chrystusa? Hindusi? No zobaczmy, bo to Królestwo Boże też dotyczy Hindusów, dotyczy Chin, Indii, Związku Radzieckiego. No ale oczywiście, że te kraje nie chcą się podporządkować pod Królestwo, pod Jezusa. Rządy. Określenie Królestwo Boże jest trafne, ponieważ ten rząd będzie wyrazem Bożego zwierzchnictwa nad ziemią. Objawienie 11, rozdział, werset 15. Jezus nie pozostawił co do tego wątpliwości, kiedy powiedział w modlitwie wzorcowej: Nasz Ojcze w niebiosach, niech Twoje Królestwo się święci, niech Twoja wola dzieje się na ziemi. Prawda? Ewangelia Mateusza 6, czyli 6 rozdział, wersety od 9 do 10. Ale co to królestwo przyniesie ludzkości? Właśnie, koniec wojen, konfliktów społecznych, koniec niegodziwości, w tym chciwości, korupcji, które odejdą w zapomnienie wraz z bezbożnymi ludźmi. Poddani królestwa będą się cieszyć twórczą i pożyteczną pracą. Ziemia zostanie oczyszczona i będzie wydawać obfite plony. Niektórzy uważają, że to piękne, czy nazbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Ale czy nierealistyczne nie jest raczej pokładanie nadziei w wysiłkach człowieka? Zastanów się, pomimo ogromnego postępu w dziedzinie edukacji, nauki czy technologii, miliony ludzi żyją w niepewności jutra. Każdego dnia słyszymy o nadużyciach, których dopuszczają się politycy czy duchowni, o problemach ekonomicznych, chciwości oraz korupcji, albo oczyszczacze mieszkań, tutaj spółdzielnia Sław. Rząd Hanny Gronkiewicz. Prawda jest taka, że rządy ludzkie całkowicie zawiodły. I tutaj przeczytaj Kaznodziei Salomona, 8 rozdział, werset 9, że człowiek na nieszczęście drugiego człowieka, gdy rządzi, gdy włada, gdy dąży do władzy, no to na nieszczęście drugiego człowieka. Tutaj wcześniej mówiłyśmy o końcu wojen, psalm 46, 8 do 11. Końcu niegodziwości, psalm 37, 10, 11. Praca, 65, Izajasza, 21, 22. Czysta ziemia, Izajasza, 11, 9, psalm 17, 72, 16. Że lew z barankiem będzie się pasł, że wszystkie zwierzęta, nawet chłopczyk, rękę do